Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. A dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy jest Krzysztof Gawęcki, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. A więc temat będzie dotyczył żniw. Media informują, że zbiory rzepaków w tym roku w kraju są o 20% niższe niż w roku ubiegłym. Jak wypada Opolszczyzna w tym roku? No z pierwszych wyników plonowania, które docierają do mnie, jak również z wyników doświadczeń, które prowadzimy w stacji oceny odmian, no i z takiego wywiadu, który zwłaszcza na południu Opolszczyzny, gdzie stacja jest ulokowana, z tych danych plonowania, które posiadam, no wynika, że plonowanie rzepaku w naszym regionie jest również nieco niższe. To nie jest może aż tak duży spadek plonowania jak w pozostałej części kraju, ponieważ te raporty, które spływają do Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, mówią o tym, że plonowanie w kraju jest w tym roku pomiędzy 2 a 2,5 tony. Czyli mamy tutaj blisko o jedną tonę spadek plonowania. A jak jest to w przypadku, pan mówi o zbożach czy o rzepaku? Mówię o rzepaku. O rzepaku. Tak. Jeżeli chodzi już stricte o Opolszczyznę, a zwłaszcza południową część, no to plony rzepaku są nieco niższe, natomiast tutaj spadek plonowania jest w granicach od 0,5 tony do 800 kg z hektara. Tak wstępnie szacujemy na bazie tych danych, które do tej pory otrzymaliśmy. A jakiej jakości jest to ziarno? Nasiona rzepaku są dobrej jakości, no niestety nie mamy jeszcze analiz naszych prób z poletek doświadczalnych na zaolejenie, bo te próby będziemy, wyniki tych analiz będziemy mieli dopiero poznane za kilka tygodni. To teraz zapytam o zboża, jak to wygląda w przypadku zbóż? Jeżeli chodzi o zboża, ten spadek plonowania jest mniejszy, zarówno i na Opolszczyźnie, jak i w skali całego kraju. Zboża plonowały na przyzwoitym poziomie. Natomiast no, co jest tutaj jeszcze dużą niewiadomą, to jaka będzie jakość, dlatego że my na Opolszczyźnie generalnie już kończymy żniwa lub w wielu gminach zakończono już zbiory zbóż. No to pozostała część kraju, zwłaszcza Wielkopolska, Lubuskie, no i cała północ, no niestety tam z żniwa dopiero zbliżają się do półmetka. No i teraz po tych opadach deszczu tu może być duży problem z jakością. My na południu Opolszczyzny, czy generalnie po Opolszczyźnie w tej chwili to, co zostało zebrane, to generalnie, mówiąc tak po chłopsku, trzyma parametry. Trzyma parametry, a jak z cenami? No ceny zbóż od początku skupu w zasadzie kształtują się w okolicach tych 600-630 zł i na razie tutaj nie widać jakichś takich gwałtownych ruchów ani w jedną, ani w drugą stronę. A dlaczego tak się dzieje? Bo też słyszymy o tym, że zboże z Ukrainy trafia na polski rynek. Ja akurat nie mam tutaj jakichś bardzo precyzyjnych danych, jeżeli chodzi o ten import, ale takie informacje też do mnie docierają z tych naszych lokalnych punktów skupu, że no jakaś ilość tej pszenicy z Ukrainy zapewne do nas zjedzie, a przede wszystkim ta część, którą no, Ukraina musi wyeksportować, dlatego że no, nie ma za bardzo infrastruktury do jej składowania. A to może wpłynąć na ceny w naszym regionie, ale także i w całym kraju. Mówię o cenach zbóż i rzepaku. No, na pewno będzie pytanie o jakość tej pszenicy z Ukrainy. Jeżeli to będzie towar dobrej jakości, no to myślę, że może mieć wpływ na cenę u nas. I po żniwach wcale nie oznacza to, że zboże podrożeje, bo zwykle tak jest, że podczas żniw zboże tanieje, potem dopiero rośnie. No, chyba tego się można spodziewać, że nie podrożeje. To jeszcze dopytam o to, czy to prawda, że są problemy z finansowaniem PDO, programu, który stawia na to, aby robić doświadczenia na tych roślinach, które na tych zbożach, które będą wysiewane w naszym regionie chociażby. Ja może powiem tak bardzo szybko o PDO. Jest to bardzo, uważam też od strony praktyki rolniczej, bo sam przez 20 lat mojej pracy zajmowałem się praktyką rolniczą i program PDO dostarcza bardzo cennych informacji na temat właśnie odmian i rekomendacja odmian, czyli komponowanie tych list odmian zalecanych jest bardzo pożytecznym narzędziem dla rolnika przy wyborze odmian. I tylko dla takiego uzmysłowienia powiem, że dzisiaj w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach Unii Europejskiej mamy zarejestrowanych około 1700 odmian pszenicy. W krajowym rejestrze, czyli spośród odmian zarejestrowanych w naszym kraju i wpisanych do krajowego rejestru, mamy tych odmian około 110.
rekomendujemy we wszystkich województwach w kraju z tej listy 110 tylko 37. Mhm. A dla województwa opolskiego tych odmian rekomendujemy 12. Proszę spojrzeć, jakie to jest gęste sito. Wychodzimy od 1700 odmian, które można swobodnie sprzedawać w Europie, bo jeżeli dana odmiana jest zarejestrowana w jednym z krajów Unii Europejskiej, może być sprzedawana w całej Unii. I teraz, no nie da się oczywiście przetestować wszystkich 1700 odmian w warunkach naszego kraju, ale ile jesteśmy w stanie, tyle testujemy i rekomendujemy te, które wypadają naszym zdaniem najlepiej. Dlatego to jest cenne narzędzie dla rolnika, żeby bardziej świadomie wybierał odmiany, które się nadają do uprawy w danym regionie. I są pieniądze na prowadzenie tego typu doświadczeń? No i właśnie PDO jest jednym z zadań takich statutowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w tym stacji doświadczalnych oceny odmian w naszym kraju. Do realizacji tego programu zobowiązane są stacje, dyrektor stacji jest koordynatorem programu w województwie, a do współfinansowania, współorganizacji również powołany jest samorząd rolniczy, izby rolnicze oraz samorząd województwa. Natomiast no, nie ma pewnych pieniędzy, które są z roku na rok gwarantowane na ten program. Także my na wojewódzkim zespole komponujemy ten plan doświadczalny, czyli zakładamy ileś doświadczeń odmianowych, agrotechnicznych w kilku lokalizacjach na terenie naszego województwa. Natomiast dopiero po fakcie dowiadujemy się, ile pieniędzy udaje nam się uzyskać. No i w mojej ocenie ten program póki co no jest głęboko deficytowy. Temat bardzo ważny i skomplikowany, ponieważ od tego, jakie zboża rolnicy wysiewają, zależą zbiory, a widzimy, że w ostatnich latach ten klimat się znacznie zmienia, chociażby w tym roku. Ten rok jest znacząco inny niż to, co było w ubiegłym roku. Jak pan ocenia to, co się dzieje z klimatem? Może najpierw jeszcze na chwilkę wrócę do tego PDO, że dobór odpowiedniej odmiany, to według wyników wielu badań na świecie, we wszystkich gatunkach, to jest czynnik, który w największym stopniu wpływa na plonowanie. Czyli ten postęp w plonowaniu, który się dokonuje, on w największej mierze jest uzależniony od doboru odpowiedniej odmiany. Czyli to jest ten zasadniczy czynnik i naprawdę należy to traktować z dużą powagą. Czyli to jest podstawa tak naprawdę rolnictwa, dlatego o to pytam. To jeszcze zapytam o te zmiany klimatu, bo widzimy to na własnych oczach tak naprawdę, co się dzieje. No to, że klimat się zmienia, tego może tak nie widać z dnia na dzień, ale jeżeli się spojrzy na dane meteorologiczne, które się rejestruje, to chociażby za ostatnie 10 lat widzimy, że mamy wzrost temperatury, średniej temperatury w roku. Jeżeli chodzi o sumę opadów, ona jest w miarę zbliżona, natomiast występują problemy z dystrybucją tych opadów, czyli nie jest to tak regularnie i chciałoby się oczywiście w rolnictwie, żeby padało wtedy, kiedy potrzeba. Ten rozkład opadów jest mniej korzystny i doskonałym tutaj przykładem właśnie jest miniony czy mijający sezon wegetacyjny, gdzie mieliśmy początek sezonu, sierpień i wrzesień zeszłego roku, bardzo suchy, gdzie ta różnica w ilości opadów była ponad 100 litrów na metr kwadratowy w odniesieniu do dziesięciolecia. I znowu bardzo mokry kwiecień i maj. I maj do tego jeszcze był chłodny. Także to są takie zjawiska, zwłaszcza dla rzepaku na przykład, bardzo niekorzystne, bo on był siany w bardzo suchą glebę, była ograniczona ilość opadów, także wschody były nierównomierne, niewyrównane były te rośliny w tym jesiennym rozwoju. No a potem przyszedł kwiecień, początek kwitnienia rzepaku, koniec kwietnia, początek maja, duża ilość opadów, bardzo niskie temperatury. To się też wiąże z aktywnością owadów, zapylaczy naszych. No i jakby mamy odpowiedź na to, dlaczego rzepak w Polsce w tym roku plonuje trochę niżej. Tak? To jeszcze mamy jesień i mamy tą wiosnę, która tu akurat dla tego gatunku była nie do końca sprzyjana. To na co w tej sytuacji rolnicy powinni stawiać, albo jak zabezpieczyć się przed anomaliami pogodowymi? Da się czy nie? No, trudno jest zarządzać pogodą i może dobrze, że nie mamy na to wpływu jeszcze. Natomiast no, pewnie jakimś rozwiązaniem może być to urozmaicenie tego swojego płodozmianu, tak? Żeby nie koncentrować się tylko na zbożach i rzepaku, bo to też z takiego przyrodniczego punktu widzenia jest niekorzystne. No wiadomo, że zmianowanie w rolnictwie jest najważniejsze, a my niestety w tej chwili
no poprzez sytuację też wiadomo ekonomiczną i potrzeby rynkowe. Mamy w Polsce regiony, gdzie zboża stanowią ponad 80% w zmianowaniu. No a to na dłuższą metę jest niekorzystne. I wtedy, jeżeli trafią się anomalia, które występują w danym momencie, no to jeżeli mamy 80% jednego gatunku w swoim gospodarstwie, to automatycznie ta niekorzystna sytuacja dotyczy 80% naszych zasiewów. Stacja doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach od lat pracuje nad odmianami soi i też promuje uprawę tej rośliny. I rolnicy sieją soję czy nie? Rolnicy podjęli soję na nowo kilka lat temu. Myśmy zaczęli pracę nad soją tutaj z dwoma wielkimi wyznawcami soi, ja ich tak nazywam, z doktorem Kościelniakiem, z doktorem Pyziakiem. No i moja osoba również była w to zaangażowana, to już było 8 lat temu. Podjęliśmy pierwsze próby wprowadzenia soi na nasze opolskie pola i uważam, że osiągnęliśmy dosyć dużo, ponieważ w skali kraju w zeszłym roku już szacunki były takie, że zasiano ponad 12 tysięcy hektarów soi. Oczywiście jest to ciągle bardzo mało w stosunku do możliwości, jakie posiadamy tutaj w naszym kraju, na terenie naszego kraju, zwłaszcza, że ta genetyka, i tu muszę powiedzieć, że przede wszystkim genetyka zachodnia, genetyka austriacka, genetyka z krajów południa Europy, z Bałkanów, to jest genetyka, która dzisiaj pozwala nam już osiągać dobre plony nawet w naszych warunkach klimatyczno-globowych. Soja jest rośliną ciepłolubną, jest to roślina dnia krótkiego, więc obszar jej uprawy jest ograniczony również z tych względów, ale siejemy tej soi w kraju coraz więcej, promujemy tą soję intensywnie. 8 września odbędą się 7 dni soi w Głubczycach, na które serdecznie zapraszam. Mamy przepiękną kolekcję odmian w stacji oceny odmian. Jest tam 37 odmian wysianych w kolekcji w celach porównawczych. Mamy bardzo ciekawe doświadczenia agrotechniczne, ponieważ już uczymy się tej soi na nowo. Z jedną z dużych firm z południa Opolszczyzny, która jest członkiem konsorcjum Polsoja, prowadzimy doświadczenia agrotechniczne z soją, także będą bardzo ciekawe obserwacje pól, gdzie były wykonane różne techniki siewu. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych uprawą soi do Głubczyc, bo będzie co oglądać. Jako Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych też sporo pracujemy w kierunku popularyzacji soi i chciałbym tu powiedzieć, że to, co nam się udało zrobić, bo jest to taki wymierny efekt, to zmienić czy wpłynąć na zmianę systemu dopłat do roślin strączkowych od tego roku, od 2017 roku, z tej ogólnej koperty, która była przeznaczona na rośliny wiążące azot, z tych 68 milionów euro, 51 milionów euro zostało dedykowane stricte do tych roślin, które mają znaczenie towarowe, czyli mogą być komponentami do pasz. Dziękuję bardzo. Dziś gościem programu Rozmowa w Cztery Oczy był Krzysztof Gawęcki, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W Cztery Oczy. Poranna rozmowa Radia Opole.